Dzień dobry Państwu, witam. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za zainteresowanie. Jeśli pozwolicie Państwo, to salka jest mała. Może usiądę i też jest przygotowany do tego, żeby na siedząco zgrywać to, co będę mówiła. Tak się złożyło, że ten termin dzisiejszy ustalony dużo wcześniej zbiegł się z takim szumem, powiedziałabym kolejnym szumem polsko-żydowskim, tym razem polsko-amerykańskim, amerykańsko-żydowskim, czyli tej nieszczęsnej wypowiedzi szefa FBI, który z pochodzenia jest Irlandczykiem. I ja osobiście oczywiście jestem oburzona tym, co powiedział, ale rozumiem, że nie jest, że ten człowiek akurat jest najmniej temu wszystkiemu winien, bo tak naprawdę to winna jest ta propaganda antypolska w Ameryce i winne jest, ja zostawiam, że tak powiem, okres komunizmu, kiedy nie bardzo mieliśmy głos na ten temat, ale te 25 lat pseudowolności, w której polityka naszego państwa, polityka historyczna zmierzała do, na pewno nie do tego, żeby dbać o dobre imię Polski, nie dbała o to, żeby prowadzić badania historyczne. I tak nawet w całym tym szumie medialnym związanym z tym tematem zastanawiałam się sama dla siebie, kiedy to się zaczęło. Ja nazywam to od wielu już lat tę politykę historyczną państwa polskiego taką polityką pogardy. I takie pierwsze skojarzenia, jakie mi przychodzą na myśl, to jest to, że Julia Brystygierowa tuż po wojnie, nazwisko Państwu znane, nie muszę tłumaczyć, kto to był, powiedziała: ja tę dumę z Polaków knutem, czy tam kańczugiem, czy czymś tam wybiję. I to jest takie wybijanie z nas dumy z naszej przeszłości, blokowanie badań historycznych i podawanie światu wersji takiej, która jest wygodna. Żydowski historyk Finkelstein, Żyd amerykański pochodzenia polskiego, zresztą jego rodzice z Polski pochodzili, nazywa to po prostu przedsiębiorstwem Holokaustu, czyli robienie pieniędzy na historii polsko-żydowskiej, oczywiście z zakłamaniem wszystkiego, co w ogóle zakłamać w tej dziedzinie można. I tak zastanawiam się, kiedy to się zaczęło. Wydaje mi się, że nie popełnię błędu, ale moja pamięć, no mój pierwszy artykuł, proszę Państwa, o dzieciach żydowskich ratowanych w klasztorach, napisany w 1985 roku, poszedł jeszcze w podziemiu, w podziemnych spotkaniach, z którymi współpracowałam, bo był to temat zakazany jeszcze za komunizmu. I może to był rok 87, może 86, nagle w Tygodniku Powszechnym ukazał się taki duży artykuł nieżyjącego już profesora UJ-u, Jana Buńskiego: biedni Polacy patrzą na getto. W zasadzie wtedy jakoś ten temat się po pierwsze odblokował, po drugie Polacy zaczęli uczestniczyć, firmować te kłamstwa, które przez kilkadziesiąt lat wypowiadano o Polsce. Tak mi się wydaje, dlatego że artykuł Błońskiego biedni Polacy patrzą na getto był oparty na bazie faktu historycznego rzeczywiście, że getto płonęło, było powstanie, a za murami getta kręciła się karuzela i Polacy bawili się ze swoimi dziećmi, kręcąc się na karuzeli. Jest wiersz Miłosza Campo di Fiori poświęcony tej karuzeli. Nekanda Trepka zrobił dobry film dokumentalny poświęcony tej sytuacji. Tylko nikt nie, ta analiza tego faktu nie wiązała się z badaniami historycznymi. I proszę Państwa, okładka tej mojej... Nie faktu, tylko wymysłu, przepraszam. Proszę? Nie faktu, tylko wymysłu. No to nie, ta karuzela się kręciła rzeczywiście, proszę Państwa. Ale nie na placu. Wiem gdzie. No gdzieś tu, w którymś miejsce za murami getta. Nie podczas walki. Ale proszę Państwa, nie będziemy, to nie jest istotne. Karuzela była i się kręciła i przestańmy mieć z tego powodu wyrzuty sumienia. Okładka mojej książki to jest karuzela
żydowska kręci się w inną stronę, polska w inną stronę. Jeśli weźmiemy krótki, ale wracając właśnie do tamtego momentu, bo za chwilę wrócę do tej karuzeli, i zaczęło się wtedy takie rozliczanie, rozszarpywanie sumienia Polaków bez bazy badań historycznych, czyli wypisywanie głupot. Komuna padła w 90, może pierwszym, drugim roku, ukazał się w Gazecie Wyborczej duży artykuł Cichego na temat AK-owców, którzy mordowali Żydów w Powstaniu Warszawskim. Potem ten historyk przeszedł, młody historyk, załamanie psychiczne, odwołał to wszystko, ale w świat poszły te głupoty. A potem Znak i środowisko Gazety Wyborczej wymyśliło Grossa, Jedwabny i te wszystkie rzeczy. To tak w telegraficznym skrócie ta polityka pogardy, tego wybijania dumy z Polaków wygląda. Natomiast badania historyczne rzeczywiście są prowadzone. Ja się mówię o sobie, że w zasadzie z podziemia wyszłam w 89 roku po 9 latach. W 92 znowu jako historyk weszłam w podziemie, bo się najpierw zajęłam Żydami, a potem Zaporczykami, albo na odwrót, najpierw Żydami, potem Zaporczykami. Wracając do tej karuzeli, żeby zrozumieć i nie mieć kompleksów z powodu karuzeli, proszę Państwa, to warto pamiętać, i tu przytoczę badania, zawsze to powtarzam, badania nieżyjącego historyka żydowskiego Szymona Dattnera, który już w 1968 roku podsumował swoje badania. 1968 rok dlatego jest ważny, że to jest 20 parę lat po wojnie, więc ludzie, którzy przeżywali wojny mając 20 lat, mają wtedy 40 lat. Źródeł historycznych relacji jest bez liku. I Szymon Dattner obliczył, i to są niepodważalne badania, mówię, żydowskie, Żydowskiego Instytutu Historycznego, że jeśli popatrzymy na lata wojny 39-45, to między rokiem 39 a 42 statystyka ginących obywateli Rzeczypospolitej była taka, że na 10 ginących obywateli Polski 9 było Polakami, a 1 był Żydem. Ja mówię krótko i podsumowuję sprawę karuzeli, bo to była taka pierwsza histeria po prostu wywołana. Nikt nic nie wiedział, o co chodzi, a każdy głupoty pisał, szczególnie właśnie to włączyło się środowisko tej katolewicy, jak ja to nazywam, krakowskiej, Znaku, Tygodnika Powszechnego, że dobrze, karuzela się kręciła, ale jeśli popatrzeć właśnie na tę statystykę Dattnera, to między rokiem 39 a 42 Żydzi w getcie nie zamykali restauracji, nie zamykali teatrów, nie przestawiali się bawić wtedy, kiedy za murami getta ginęli Polacy w łapankach, rozstrzeliwani na ulicach. I czego to dowodzi? Zupełnego wyizolowania, bo trzeba to powiedzieć, proszę Państwa, że 1000 lat Żydzi żyli na polskich ziemiach w kompletnej, totalnej izolacji od środowiska Polaków. Tu był polski świat, tu był świat żydowski. Nie dlatego, że Polacy skazali, zamknęli Żydów w gettach, tylko Żydzi po prostu taką formę życia wybrali. Izolacji od świata gojów. Bo czy Anglicy, czy Rzymianie, czy Polacy, to wszyscy jesteśmy goje, a Żydzi zawsze chcieli żyć po prostu w swoim własnym środowisku. Getta nie wymyślili Polacy oczywiście, tylko getta powstały w XV wieku. Samo słowo getto to jest huta w okolicach Wenecji, gdzie Żydzi zbudowali sobie po raz pierwszy mury. I to budowanie murów u Żydów to nie jest sprawa II wojny światowej, tylko zawsze otaczali się murami po to, żeby odizolować się od świata gojów. Nawet wczoraj, proszę Państwa, wyjaśniła się dla mnie samej historia, bo ciągle mamy do wyjaśnienia tyle rzeczy, że my goje w ogóle nie rozumiemy, o co chodzi. Zaczynam tak, że tak powiem, od końca. Wczoraj się wyjaśniło i pomogła mi w tym młoda historyk z gminy żydowskiej wyjaśnić do końca, o co chodziło z gettem, z murami w getcie i tak dalej. Bo ja piszę w tej książce i odkryłam na podstawie
żydowskich źródeł, ale to znowu jest zbyt wiele tematów, muszę to usystematyzować. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że w XIV wieku przybyli do Polski Żydzi na życzenie Polaków. Są różne teorie na ten temat. Przyczyna była jedna, ekonomiczna. W XII wieku w Polsce cysterni przywieźli do Polski trójpolówkę. Na tamte średniowieczne czasy rewolucyjny system uprawy ziemi. Nasz klimat, nasza ziemia i pracowitość naszych chłopów spowodowały, że Polska w XIV wieku tonęła w zbożu. Tu też musimy pamiętać, to było dla mnie same odkrycie bardzo ciekawe, jak zajmowałam się tym tematem. XIV wiek, my mamy nadprodukcję żywności w ogóle. Czyli problemy rolnictwa polskiego są dokładnie takie same jak dziś. 600 lat, nic się nie zmienia, mieliśmy zawsze za dużo jedzenia. No i sytuacja społeczna jest taka, że społeczeństwo polskie jest społeczeństwem stanowym. Składa się z czterech stanów. Król, kler, szlachta i chłopi. Król ma rządzić, kler ma się modlić, szlachta bronić granic, a chłop uprawia ziemię. I nie było grupy społecznej, która by byłaby w stanie wywieźć to zboże z Polski i sprzedać za grube pieniądze na Zachodzie. Musimy mieć świadomość, że ten XIV wiek to jest czas, kiedy Europa głoduje. Głoduje Rosja oczywiście, ale Rosja jest wtedy terra incognita, ziemia nieznana tak za bardzo. Natomiast zachód Europy jest głodny. Jeśli popatrzymy na statystykę, to w Anglii między wiekiem IX a wiekiem XV Anglia przeżyła 95 fal głodu, proszę Państwa. Naukowo głód liczy się wtedy, kiedy ludzie umierają z braku żywności. Więc Anglia, co 5 lat w Anglii ludzie umierają z głodu. Fale głodu ogarniają i Hiszpanię, i Włochy, i Niemcy, i Danię, wszystkie zachodnie kraje. A w Polsce tonie w zbożu. To też tak na marginesie tego, jak często zastanawiamy się nad swoją własną strukturą taką mentalnościową Polaków. To moja prywatna teoria, oparta właśnie na tych faktach historycznych, jest taka, proszę Państwa, że byliśmy jedynym narodem w Europie, który przez 1000 lat, od kiedy pamięć sięga, Polacy przez 1000 lat nie byli głodni. To znaczy, nie umierali z głodu. Bywaliśmy głodni w czasie wojen, nie dojadaliśmy, ale przez 1000 lat w Polsce nikt z głodu nie umierał. Stąd ta nasza, to umiłowanie wolności, każdy z nas jest indywidualistą, jak nas tutaj jest 20 parę osób, to na każdy temat każdy z nas ma swoje zdanie. Myślę, że ta kwestia właśnie tego, że nie przeżyliśmy głodu, że byliśmy zawsze krajem mlekiem i miodem płynącym, powtarzam, bywaliśmy, nie dojadaliśmy jako naród, bo były wojny, bo były kataklizmy i tak dalej, ale z głodu w Polsce nikt nie umierał. Wracając do tego... Moralność przekarmiona. Tak, to jest mentalność, myślę, naszego indywidualizmu polskiego, naszego umiłowania wolności. Wolność od głodu też jest wolnością. No tak, no możemy wchodzić, ale rozumie Pan, myślę, że to, że mieliśmy zawsze pod dostatkiem jedzenia, ukształtowało naszą mentalność w sposób zasadniczy. I to taki moment bardzo ważny i decydujący. Wracając do tego XIV wieku, mamy nadprodukcję żywności, więc mądry król Kazimierz Wielki szuka ludzi, którzy mogliby się zająć handlem, dlatego że prawo polskie mówiło, jedyną grupą, która mogłaby się zająć handlem, była szlachta. Ale prawo polskie stanowiło, że jeśli szlachcic zajmie się handlem, traci szlachectwo, więc nikt tego szlachectwa stracić nie chciał. No i znalazł Żydów. Żydzi są wtedy wypędzeni z Anglii, z Francji, z Wiednia, z całej Europy wyganiania, jednocześnie znają się na handlu, na biznesie.
stąd te ustawy. Też znowu na marginesie mogę powiedzieć, że miałam wziąć udział w dyskusji o Muzeum Żydów Polskich, w związku z tym poszłam do tego muzeum. Tam jest tyle głupot, między innymi głupota, że Kazimierz Wielki miał kochankę Esterkę. To niestety to jest legenda, której powtarzać nie wolno, bo obalił tę i w legendy włożył dwóch historyków polskich. Ze strony polskiej Wyrozumski, ze strony żydowskiej profesor Honę Szmeru, którego znałam osobiście, w książeczce Historia Estery udowodnił, że kochanką żydowską, żydówką, Żydzi nagrodzili Kazimierza Wielkiego dopiero w XVI wieku, czyli do 200 lat nasz biedny król Kazimierz już nie żył, jak Żydzi wymyślili dla niego kochankę żydówkę, żeby uzasadnić te przywileje, które Kazimierz Wielki dał Żydom. A ten Kazimierz Wielki dał im przywileje po to, żeby handlowali, żeby zbudowali spichlerze i przez Wisłę, przez Gdańsk sprzedali dobrze to zboże polskie na zachodzie. I zresztą, proszę Państwa, ten biznes był świetny, który wymyślił Kazimierz Wielki, bo 200 lat właśnie tego handlu żydowskiego polskim fantastycznym zbożem spowodowało prosperity wielkie dla Rzeczpospolitej. XVI wiek mamy, Polska jest największym krajem w Europie, mamy 1 000 000 km². Wszystkim dobrze się powodzi. Każdy szlachcic syna może wysłać do Padwy na studia, dlatego że Żydzi kupują od niego to zboże i ma na to pieniądze. Więc to nie był taki głupi pomysł. Z tą Esterką to też jest właśnie historia taka, która sięga starożytności. No i po prostu tego biednego króla Kazimierza Wielkiego, który zresztą był babiarzem i wielkim i całe życie nie stronił od żon, kochanek i czego tylko, ale no, nie miał czasu. Jak udowodnili historycy, niestety na kochankę żydówkę nie miał czasu. Pomiędzy Rokieczankami, Czeszkami i innymi nie było czasu na żydówkę, więc podawanie w Muzeum Żydowskim legendy jako faktu historycznego no, świadczy o całym właśnie tym żydowskim muzeum. I proszę Państwa, już ponieważ czasowo nie będę w stanie, trzeba by chyba mówić z 10 godzin, żeby powiedzieć wszystko w detalach. Cały ten biznes, powiedzmy sobie, polsko-żydowski grał do czasów rozbiorów. Żydzi byli uznani jako piąty stan w Rzeczpospolitej, żyli w swoim środowisku, posługiwali się swoim własnym językiem. Państwo polskie pozwoliło na to, że Żydzi mieli swój sejm, nawet sejm czterech ziem, mieli swojego marszałka. Błąd Polaków polegał, i to zaczynając od króla właśnie Kazimierza po wiek XVIII, polegał na tym, że my Polacy zawsze byliśmy, powiedzmy sobie, trochę leniwi, nie chcieliśmy sobie zawracać głowy byle czym, więc poczynając od Kazimierza, te statuty mówiły, że jeśli chodzi o podatki, to Żydzi między sobą niech sobie te podatki zbierają i raz do roku marszałek właśnie żydowski przywiezie jakieś wozy ze złotem i wpłaci do skarbca polskiego tak en bloc, czyli od wszystkich Żydów. To był błąd, dlatego że królowie polscy nie przewidzieli zdzierstwa kachałów. Mówi się, że Żydzi są solidarnym narodem. Żydzi nigdy nie byli solidarnym narodem i nie są po dziś dzień. Okazało się, że kachały, czyli te władze żydowskie, wierchuszka żydowska, mówiąc dzisiejszym językiem, prowadziła politykę podatkową takiego zdzierstwa. Czyli po 50, po 100, na pewno już w wieku XVII wytworzyła się bardzo wąska grupa bogatych Żydów, bogatych takich niewyobrażalnie i poszerzały się szeregi biedoty, dlatego że te kachały ściągały podatki z tych biednych Żydów i w wieku XVIII, tuż przed rozbiorami, sytuacja już jest dramatyczna, dlatego że te szeregi biedoty żydowskiej po prostu zalały wszystkie miasteczka Polski i Sejm w 1764 roku odbiera kachałom prawo zbierania podatków
I Urząd Skarbowy, mówiąc dzisiejszym językiem Rzeczpospolitej, powiedział, że sam będzie podbierał podatki od każdego Żyda, ponieważ nie może być tak, jeśli ten stan utrzymamy, to 99% Żydów będzie biednych. I w każdym razie wchodzimy w czas rozbiorów i trzeba to też jeszcze podkreślić, że do czasu rozbiorów zadaniem Żydów był handel, była bankowość, takie rzeczy. Nikt od Żydów nie wymagał, żeby chwytali za szable, żeby bronili Rzeczpospolitej, tak jak nie wymagał od chłopów ani od księży. Sytuacja zmienia się w momencie rozbiorów, dlatego że no, trzeba o tę Polskę walczyć. I jedyną grupą taką, no 200 pod, pułkownik Berek Jeselewicz, o nim zawsze trzeba pamiętać, zbiera 200 Żydów i z pułkiem żydowskim staje do dyspozycji Kościuszki. Ginie w roku 1809 walcząc o Polskę. I to jest około 1,5% społeczeństwa żydowskiego. Przez 123 lata zawsze była grupa Żydów, nie przekraczająca właśnie tego 1,5-2%, która wspierała Polaków. Reszta żydostwa odmawia Rzeczpospolitej wsparcia, akceptuje rozbiory. Proszę Państwa, wszyscy, większość z Polaków wie o tym, że w 1939 roku Żydzi budowali bramy triumfalne dla Sowietów. Ale ten zwyczaj budowania bram triumfalnych, powitalnych dla najeźdźców, nie narodził się w 1939 roku. Majer Bałaban, żydowski historyk, w swoich opracowaniach napisanych przed wojną podaje źródła, jak wyglądało pierwszy rozbiór Polski jest rok 1772. Austriacy wchodzą do Lwowa, do Brodów i do miasteczek, gdzie mieszkają Żydy. Dziś w każdym z tych miasteczek najlepsze dokumenty zachowały się, jak Brody i Lwów przyjęły najeźdźców. To są bramy triumfalne, to są rozświetlone synagogi, to są przyjęcia, to są frykasy i czołobitność wobec Austriaków, którzy wkraczają w granice Rzeczypospolitej. I proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że wtedy to był ten moment, koniec, okres rozbiorów, kiedy Polacy budzą się i nagle widzą, że mają na swoich ziemiach zdrajców, że mają na swoich ziemiach Judaszów. Teraz tu trzeba sięgnąć jeszcze do stereotypów, dlatego że to było bardzo ważne w momencie II wojny światowej, ale te stereotypy nabierają takiej wartości realnej właśnie w momencie rozbioru. Dlatego że w takim skrócie telegraficznym, znowu ujmując, jak to dość żartobliwie mówię, ale to jest oparte na faktach historycznych, w kwestiach stereotypów od strony chrześcijańskiej zaważył, duże znaczenie miał święty Franciszek. Święty Franciszek w roku 1223 w Greccio we Włoszech po raz pierwszy wystawił na Boże Narodzenie wołu, osła i w żłóbku położył figurkę Jezusa. I tak zaczęła się szopka i cała oprawa Bożego Narodzenia. Teraz trzeba pamiętać, że wiek XIII to jest dla zachodniego chrześcijaństwa ogromny wysiłek Kościoła, który zmierzał do edukacji społeczeństwa. Powstają zakony właśnie franciszkanów, dominikanów i inne, które mają uczyć społeczeństwa zachodnie, czyli Francuzów, Polaków, Hiszpanów, Włochów i nas wszystkich, jak ewangeliczne postacie i słowo Ewangelii stosować do życia codziennego. W tym wypadku rola tego żłóbka, potem misteriów bożonarodzeniowych, które, proszę Państwa, to też ciekawostka, że misteria bożonarodzeniowe, czyli to, co dziś nazywamy jasełkami, to, co dzieci wystawiają w szkole, kolędników i ta cała ta oprawa bożonarodzeniowa rodzi się w wieku XIII właśnie i zanikła potem w wiekach XVII-XVIII w całej Europie. Jesteśmy jedynym krajem, który do dziś
te średniowieczne tradycje kultywuje. I w Krakowie oczywiście te misteria bożonarodzeniowe były wystawiane, w jasełka, szopka, w kościołach i tak dalej. To bardzo ciekawe, bo Żydzi obserwując, a nie znali polskiego języka, ale widzieli szopa, szopka, jasełka i postanowili zrobić to samo. Od XVI wieku w święta Purim, te święta Purim są bardzo ważne też dla stereotypów właśnie. Święta Purim Żydzi obchodzą od w tej chwili to już 2600 lat, ale na pewno od II wieku przed Chrystusem narodziła się tradycja świętowania świąt Purim właśnie w takiej formie, która u Żydów znowu przetrwała do dziś. Święta Purim są związane z historią nomen omen Estery. Z powodu tej Estery potem wymyślili Żydzi kochankę Esterkę dla naszego króla. 600 lat przed Chrystusem w Persji mieszkali Żydzi i tych Żydów postanowił wytępić, wymordować doradca króla Ahaszwerosa, Haman. Haman jest bardzo ważną postacią dla Żydów i w relacjach stosunków polsko-żydowskich. Haman postanowił wymordować Żydów. Dowiedziała się o tym piękna dziewczyna żydowska Esterka. Została kochanką czy królową i w skrócie rzecz ujmując, w wyniku tej interwencji Esterki Haman został powieszony, 10 jego synów zostało powieszonych i jak w Starym Testamencie jest zapisane, 75 tysięcy Persów zostało zamordowanych przez Żydów. I teraz... Obud wielki do radości. Proszę? Obud wielki do radości. Tak. Święto radosne. To jest święto radosne. To jest najbardziej radosne święto żydowskie. Nazywa się, w Polsce zostało nazwane żydowskim karnawałem. To przypada po naszym Bożym Narodzeniu, po naszym karnawale w zasadzie tak przełom lutego-marca. I teraz na marginesie właśnie tego Hamana, no jest tyle tematów, że po prostu te dygresje, no ale muszę to Państwu powiedzieć. Na pamiątkę tego zdarzenia z VI wieku przed Chrystusem Żydzi od co najmniej od 2200 lat święta Purim w synagodze rabin czyta właśnie Księgę Estery Starego Testamentu, która opisuje całe to zdarzenie z Hamanem, z Esterką i tak dalej. Jak wymienia słowo Haman, to Żydzi tupią kołatkami, krzyczą, tak. I ten ostatni fragment Księgi Estery, ale ten ostatni fragment Księgi Estery, gdzie jest powiedziane, że Żydzi powiesili Hamana, powiesili 10 jego synów i zamordowali 75 tysięcy Persów. W synagodze po dziś dzień, proszę Państwa, rabin czyta szeptem, tak żeby nikt nie słyszał. Z tego wywodzi się, proszę Państwa, i tu właściwie rozumiemy całą politykę również wobec Polaków. Jak weźmiemy II wojnę światową, dlaczego rabin czyta o tych zbrodniach żydowskich po cichu? Bo o cudzych zbrodniach Żydzi, o zbrodniach gojów Żydzi muszą krzyczeć. Haman jest uosobieniem zła całego świata. O zbrodniach żydowskich musi być cicho. Żydzi milczą. Nie wolno o tym mówić głośno. I ta polityka, po dziś dzień mamy z tym do czynienia. Krzyczy się Polacy, antysemici, ble, 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 ble. O grzechach żydowskich w czasie II wojny światowej mówić nie wolno. To tak przedstawia się, że tak powiem, ideologia nawet współczesnej polityki żydowskiej. Że Żydzi na świat krzyczą, żeby zakrzyczeć tę prawdę o swoich winach i o swoich również zbrodniach. No ale wracając do tego Hamana,
w XVI i do Krakowa XVI-wiecznego, więc Żydzi mają tę swoją już blisko 2000 lat, no w XVI wieku to od 1800 lat obchodzą te swoje święta Purim, ale tylko w synagogach. I nagle zobaczyli, że Polacy bawią się tutaj w Boże Narodzenie tymi szopami, szopkami, tymi misteriami. I od XVI-XVII wieku zaczynają robić to samo. Na święta Purim zaczynają wystawiać takie przedstawienia parateatralne, czyli misteria żydowskie i proszę Państwa, nazywają to szopki purimowe. Bo nie znają polskiego języka, Polacy mówią o szopce, że w szopce narodził się Chrystus. Rozumiecie Państwo śmieszność całego zdarzenia? Szopa przynależy do Chrystusa. W szopce urodził się Jezus i Polacy wystawiają szopkę na Boże Narodzenie i szopkę w jasełkach i szopkę w misteriach i tego. Żydzi nie rozumiejąc o co chodzi postanowili wystawić sobie szopkę purimową, czyli szopkę, w której będą opowiadają, po dziś dzień historycy żydowscy, niektórzy nie zdają sobie sprawy z tej głupoty, którą wypisują o szopkach purimowych, w których przedstawiona była właśnie historia Estery, Hamana i tak dalej. I na ulicach pojawiają się purimowi wesełkowie, te szopki purimowe oczywiście są wystawiane, idą po ulicach i Żydzi wpadli na pomysł, że Haman, uosobienie zła jest gojem oczywiście. A polscy Żydzi postanowili ubrać jeszcze tego Hamana, którego kukłę wieszali, palili, ciągnęli przez miasto, postanowili ubrać w sutannę. No i to było dla Polaków za dużo. Polacy odpłacili pięknym za nadobne, jak pisze w swoich pamiętnikach ksiądz Kitowicz. Ksiądz Kitowicz żył w latach 1728-1804 czy 5. Ksiądz Kitowicz opisuje, że taką odpowiedzią właśnie na ten zwyczaj wieszania kukły Hamana, tych szopek purimowych, w którym taką postacią złą był Haman ubrany w sutannę. Odpowiedź na Polaków była, narodziła się tradycja gdzieś w XVII wieku, że studenci po prostu w Wielki Piątek robili kukłę Żyda, tego Żyda wieszali, palili i tak dalej, i tak dalej. Judasza właśnie. Judasza, tak. I proszę Państwa, w pierwszej Rzeczypospolitej wobec tego narodził się na bazie właśnie misteriów, na bazie tradycji żydowskiej, polskiej. Wykształcił się taki stereotyp Polaka Hamana, czyli goja Hamana, księdza tego uosobienia zła i Żyda Judasza. Z tym, że ten stereotyp Żyda Judasza można powiedzieć, że do czasu rozbiorów był taki trochę przez Polaków humorystycznie traktowany. Nie całkiem serio, no bo trzeba było jakoś odpłacić Żydom. Natomiast ten stereotyp Judasza staje się rzeczywiście realnym w sytuacji rozbiorów. To, co powiedziałam, jak Polacy widzą, jak Żydzi traktują zaborców, no to w XIX wieku już rzeczywiście Polacy zaczynają myśleć o Żydach w kategoriach Judaszów, dlatego że Żydzi nie tylko pod zaborem austriackim, ale i rosyjskim i niemieckim idą na pełną współpracę z okupantami. Takim wyjątkiem są tu Żydzi krakowscy, którzy jednak byli w większości swojej wierni Rzeczpospolitej. Taką proroczą właśnie ulotką napisaną przez Joachima Lelewela w Paryżu. Joachim Lelewel to jeden z pierwszych historyków. Napisał w 1832 roku w czterech językach w imieniu Polaków wszystkich ulotkę dla Żydów, wzywającą ich do tego, żeby wsparli Polaków w walce o niepodległość. I wtedy, kiedy odzyskamy niepodległość, to wspólnie my i Polacy i Żydzi urządzimy sobie to państwo wygodne i dla was, i dla nas. Ale Lelewel napisał, jeśli nie wesprzecie nas w walce,
to przyjdzie dzień, kiedy odzyskamy niepodległość i staniecie przed nami z pustymi rękami i też będziemy musieli to rozliczyć. I dokładnie tak się stało, proszę Państwa. Przychodzi rok, i mówię o tym, bo bez tego się II wojny światowej nie zrozumie, bez tych paru elementów, dlatego ja w tej książce przelatuję przez całe 1000 lat szerzej, bo bez stereotypów, bez tych sytuacji nie sposób pojąć, co się stało w czasie II wojny światowej. Przychodzi rok 1918. Odzyskaliśmy niepodległość 11 listopada, ale jak się weźmie w archiwach przetrwały gazety żydowskie, Heinz szczególnie, z tego okresu, z roku 17, zwłaszcza 18 już od lata, Żydzi rozpoczynają w swoich gazetach, w swoim środowisku dyskusję, czego zażądamy od Polaków, jak już oni tę niepodległość wywalczą. Zwłaszcza jeśli przez 123 lata robiło się wszystko, zdradzało się Polaków na każdym kroku, współpracowało z okupantami, czyli wracając do tej ulotki Lelewela, stało się to, co on przewidywał. Przychodzi rok 1918, Polska jest niepodległa, w 19 roku zawiązuje się Sejm Konstytucyjny. Sejm, który ma uchwalić konstytucję dla odrodzonego państwa. I w Sejmie jest grupa posłów żydowskich, przewodzi im szefem koła poselskiego żydowskiego jest Grygbaum. W dyskusji właśnie nad przyszłą konstytucją, to wszystko można znaleźć w stenogramach sejmowych, to nie jest to, że Ewa Kurek to wymyśliła, dokładnie słowa są zapisane. Grygbaum w imieniu koła poselskiego żydowskiego żąda zapisania w Konstytucji Rzeczypospolitej paragrafu 113, który gwarantowałby Żydom autonomię w Polsce. Wizja Żydów, autonomii żydowskiej w Polsce była taka, że każde z miast, w którym mieszkają Żydzi, a w większości miast mieszkali Żydzi, w Warszawie było ich bardzo wielu, w Krakowie, w innych miastach czasem to było połowę miasta. Na terenach getta żydowskiego, czyli dzielnice żydowskie, będą wyłączone z administracji polskiej i powstanie po prostu państwo w państwie. Czyli miało to wyglądać, Polska miała wyglądać jak ser szwajcarski. Każde miasto miało mieć, Warszawa miała być podzielona na pół. Na Warszawę Gojów i na Warszawę Żydów. Kraków, Łódź, wszystkie miasteczka. Niemcy zdają to na mnie. No tak, tak. I Żydzi liczyli na to, że ten wniosek poprą posłowie z PPS-u. I właśnie jako pierwszy zerwał się w odpowiedzi, to jest w stenogramach, bardzo, bardzo dokładnie zapisane. Jako pierwszy w odpowiedzi zerwał się poseł PPS-u, bodajże Niedziałkowski, mogę, i powiedział, że nigdy, dopóki my żyjemy, Polska jest państwem Polaków. Żadnej autonomii. Oczywiście tu jednomyślność wszystkich posłów była oczywista. Żydzi tej autonomii nie dostali. Pytanie oczywiście jest takie, dlaczego żądali autonomii od Polski, a nie od Niemców czy Stanów Zjednoczonych. To już zostawiam otwarte, bo to... I zaczęła się, proszę Państwa, wtedy nagonka na Polskę. To wypisywanie o polskim antysemityzmie, o tym, o tamtym, to w ogóle był idiotyzm i głupota. Dlatego, że jeśli 100 lat temu Żydzi krzyczeli, że Polacy są antysemitami, a jednocześnie byli największą diasporą, siedzieli tutaj. I 20 lat to jest w zasadzie też szkalowanie Polski na arenie światowej. Znowu granie przeciwko Polsce na każdym kroku z powodu tego, że my nie daliśmy im tej autonomii. Teraz przychodzi rok 39. Jeśli będziemy czytać żydowskie źródła, szczególnie Adama Czerniakowa. Adam Czerniakow był senatorem przed wojną. Został mianowany
był przewodniczącym gminy żydowskiej, a przez Niemców został mianowany przewodniczącym Judenratu, czyli właśnie takiej władzy żydowskiej w dzielnicy żydowskiej. Żydzi nie włączyli się ani w obronę Warszawy, nie włączyli się w żadne takie działania, bo Żydzi generalnie powiedzieli, proszę Państwa, w 1939 roku we wrześniu, że ta wojna to nie jest żydowska sprawa. Po raz kolejny, bo to we wszystkich wojnach, jak przez 1000 lat, Żydzi uważali, że to sprawa Polaków, a nie Żydów. Więc w 1939 roku uznają, że to nie jest żydowska sprawa. Bardzo ciekawe są zapiski Ringelbluma, kronikarza getta warszawskiego, który kilka razy wraca do tematu i pisze, w 1939-1940 rok pisze, że w getcie jest jeden wariat, nazywa się Szachno Sagan, z gruntu rzeczy przyzwoity i mądry człowiek, i on chodzi po getcie i mówi, że ta wojna to jest również wojną żydowsko-niemiecką. Na całe getto warszawskie jest jeden Żyd, Szachno Sagan, który mówi, że ta wojna to jest wojną żydowsko-niemiecką. No oczywiście wszyscy Żydzi uważają go za wariata, a jak popatrzeć na źródła żydowskie, zwłaszcza właśnie na dzienniki Czerniakowa, bo to on prowadzi negocjacje, on jest takim naczelnym Żydem i wzorem dla wszystkich Żydów w całej Polsce. To są jesienią 1939 roku Czerniakow rozpoczyna z gestapo negocjacje na temat granic przyszłej autonomii żydowskiej. Te negocjacje trwają rok czasu. W 1940 roku żydowskie źródła i Czerniakow i inne piszą, udało nam się z Żydami, z Niemcami, od Niemców wynegocjować bardzo dobre granice dla dzielnicy żydowskiej. Proszę Państwa, to, czego Żydzi oczywiście nie podają i ukrywają, to to, że w 1940 roku zostaje getto, zamknięte, utworzone getto. Mury getta są zbudowane za żydowskie pieniądze. Gmina żydowska zapłaciła za to 250 tysięcy marek. I to stoi jak wół w żydowskich źródłach od Czerniakowa, Ringelbluma i innych patrząc. Są zdjęcia, również zachowały się, jak są budowane mury żydowskiego getta. Każdy Żyd między 16 a 60 rokiem życia miał odpracować ileś tam dni i przynieść ileś tam cegieł na budowę tych murów. Jak powstają mury, Czerniakow zapisuje, że wreszcie może jesteśmy odizolowani od antysemitów Polaków. Czyli te mury powstają w getta nie po to, żeby Niemcy ich tam zamknęli, tylko żeby odizolować się od świata gojów, od Polaków. Proszę Państwa, nie dalej jak wczoraj wyjaśniła się dla mnie zagadka, o co to wszystko chodzi, proszę Państwa. Bo rozmawiałam właśnie z tą Anną Ciałowicz z gminy żydowskiej, która zna się na religii żydowskiej i na innych sprawach. Zresztą jest artykuł w Kolbojniku, taki kwartalnik, który wychodzi w gminie żydowskiej. Warto przeczytać, jest artykuł na ten temat. Parę lat temu byłam w Stanach Zjednoczonych zaproszona właśnie na takie spotkanie jak dziś do Polaków w miasteczku, którego nazwy nie pomnę, ale muszę to odtworzyć, bo powstaje film właśnie na ten temat i to trzeba zrobić zdjęcia. I to był piątek i po tym moim wykładzie ludzie goszczący mnie wsadzili mnie w samochód i mówią, to było miasteczko typu Nałęczów. Kiedyś taki kurort trochę, tam nawet prezydenci Stanów Zjednoczonych 100 lat temu mieli swoją rezydencję na taką wypoczynkową. To miasto zasiedlili w pewnym momencie w większości Polacy, a teraz od 20 lat postanowiło osiedlać się tam Żydzi. I to był piątek i ci Polacy wożą mnie i pokazują, zachowują się jak wariaci, sznurkami całe kwartały ulic ogrodzone. W piątek, o co to chodzi? Nikt nie rozumie. No to wygląda jak dom wariatów. Okazuje się, że jak tu stoi cztery żydowskie domy, to oni sobie w piątek to białym sznurkiem ogradzają,
bo mogą wtedy w ten szabas pójść do sąsiada, to. Pewną sobie getto ma. Właśnie. I teraz okazuje się, że to w nas budzi śmiech, ale to okazuje się, proszę Państwa, że właśnie w tym ostatnim numerze Kolbojnika jest artykuł na ten temat, jak 100 lat temu, w roku 1916, Warszawa była zajęta przez Niemców, a Żydzi oszmurkowywali sobie swoją dzielnicę. Pojawił się wtedy telefon, więc oni wymyślili, że otoczą dzielnicę żydowską drutem telefonicznym, a te domy polskie, które stoją w środku, to będą traktowane jako zagrody dla bydła. To sznurkowanie oni mają do dziś i mieli zawsze. Zamknięcie przestrzeni życia żydowskiego. I teraz przychodzi II wojna światowa, oni sobie z chęcią budują te granice, bo i to właśnie historycy z gminy żydowskiej potwierdzają teraz, to się napiszemy wspólnie artykuł, że granice getta zbudowanego przy Niemców, to są granice życia żydowskiego, autonomii, to jest to osznurkowanie na stałe Żydów, oddzielenie Żydów od gojów po prostu. Dlatego ja sama, jak czytałam w różnych pamiętnikach żydowskich, byłam zaskoczona, że niby na świecie się mówi, Niemcy zamknęli Żydów w getcie, a tu w pamiętnikach żydowskich piszą, wreszcie możemy prowadzić swoje własne życie, mamy wolną sobotę, możemy świętować szabas, dniem wolnym od pracy w getcie przecież była sobota, mamy swoje własne, możemy świętować nasze święta żydowskie, wreszcie mamy rzeczywiście to, o czym zawsze marzyliśmy. I to, że proszę Państwa, to getta nie tylko w Warszawie, ale i na Śląsku, i w Łodzi, i we wszystkich innych miastach, to były autonomie żydowskie. Czerniaków pod datą bodajże 19 albo 20 maja 1941 roku pisze otwartym tekstem. W dniu dzisiejszym otrzymałem z rąk Niemców nominację na burmistrza autonomii żydowskiej w Warszawie. W Łodzi powstaje państwo żydowskie. Runkowski, przewodniczący Judenratu, mówi, jest nazywany królem żydowskim. W Łodzi są pieniądze żydowskie, Chaimki się nazywają od imienia Runkowskiego. Żydowskie tramwaje, żydowskie wszystko. Getto żyje własnym życiem. Getto nie interesuje się, ilu Polaków ginie za murami getta, nawiązując do tej karuzeli, a potem krzyczeli, że Polacy kręcili się na karuzeli. Getto się bawi. W getcie nawet jest plan założenia kasyna. Niemcy się temu sprzeciwiają, że tyle ludzi ginie na ulicy, umiera z głodu, wy kasyno chcecie zamykać. Najważniejsze jest to, proszę Państwa, że te getta, ja to odkryłam i udowodniłam na podstawie źródeł żydowskich, że te getta, które powstały, to nie były getta, to były dzielnice żydowskie, które się przekształciły w autonomie żydowskie zbudowane przy Niemcach. Z punktu widzenia takiej myślenia politycznego trzeba przyznać właściwie Żydom rację. Oni się wzorowali na Polakach, na tym oni się uczyli od nas polityki. I takim guru politycznym do dziś zresztą dla Żydów jest Piłsudski. Myśląc tak schematycznie, co Piłsudski zrobił. Zdradził wszystkich trzech zaborców i po prostu zbudował wolną Polskę. Tak? Obwieścił światu niepodległą Rzeczpospolitą. Zorientując się na tym, myślenie Czerniakowa, bo on jest tutaj takim spirytusmowym, z taką postacią, która nadaje ton wszystkim środowiskom żydowskim po wybuchu wojny, myślenie było dość takie nawet logiczne, że Niemcy weszli do Polski. Wiadomo, że ci polscy Niemcy nie weszli ani pierwszy raz, ani ostatni i nie zostaną tu na długo. Mogą zostać rok, dwa, dziesięć. A potem Polacy i tak ich przepędzą.
A my tę sytuację wykorzystamy do stworzenia faktów dokonanych. I tak jak Piłsudski stworzył fakt dokonany niepodległej Polski, tak my przy Niemcach zbudujemy sobie tutaj żydowskie autonomię. Polacy pokonają Niemców, ale faktem dokonanym autonomie żydowskie będą faktem, z którym Polacy będą musieli się liczyć. No, ani Czerniakow, ani nikt z Żydów nie przewidział jednego, że niestety Niemcy po prostu postanowili tych Żydów wymordować. No i na chwałę Czerniakowa trzeba powiedzieć, że widząc bankructwo całej swojej polityki, on jeden popełnił samobójstwo i nie podpisał zgody na wywiezienie 500 000 Żydów do gazu. Co ciekawe zresztą, przez wielu historyków żydowskich Czerniakow oceniany jest jako tchórz, bo on powinien jednak w tym jakoś uczestniczyć. Wszystkie Judenraty na terenie Polski, wiedząc, gdzie pójdą transporty żydowskie, podpisały zgodę na śmierć Żydów. I to jest to, proszę Państwa, co Żydzi chcą ukryć przed światem. Przez te kilkadziesiąt lat. Proszę? Jaki dokument podpisali? 22 lipca 1942 roku do Judenratu, do Czerniakowa przyszli Niemcy z dokumentem, który nakazywał wywożenie codziennie kilku tysięcy Żydów z getta warszawskiego. Perfidia Niemców polegała na tym, że oni przychodzili tu do przewodniczących Judenratu i ten dokument musiał być podpisany przez przewodniczącego Judenratu i rozwieszany na ulicach getta jako rozporządzenie władz żydowskich. Czerniakow nie podpisał tego, popełnił samobójstwo. Ale tylko jeden. Wszystkie, za niego zresztą podpisali inni członkowie Judenratu i tych Żydów z Warszawy przecież do Treblinki zaczęto wywozić. Nie, poza Czerniakowem nie było na terenie całej Polski żadnego innego Żyda, przewodniczącego Judenratu czy władz. Wszyscy Żydzi podpisali zgodę na mordowanie swoich własnych obywateli. I proszę Państwa, do dziś, jak się czyta opracowania żydowskich historyków, wysiedlenie. Każdy wiedział, że to jest wysiedlenie, to nie jest wysiedlenie, to jest na śmierć. Tego kłamstwa, tego kłamliwego słowa do dziś się używa. Wysiedlenie. Jakie wysiedlenie? Wiadomo było, że Rumkowski, podpisując zgodę na wysyłanie mieszkańców getta warszawskiego do Chełmna, skazywał ich na śmierć. Tu wchodzimy znowu w jeszcze inną dziedzinę. Według religii i tradycji żydowskiej Żydzi ustanowionym w II wieku po Chrystusie, czyli w momencie wybuchu wojny, ta tradycja istniała u Żydów już 1700 lat. Prawo żydowskie, tradycja i religia mówi, że w sytuacji zagrożenia Żydzi mają prawo poświęcić część wspólnoty dla ratowania życia pozostałej części wspólnoty. No, krótko rzecz. Nawóz po hebrajsku. Proszę? Nazywa się to nawóz po hebrajsku, odrębne słowo. Zgodnie z tym prawem Żydzi w sytuacji zagrożenia mogą, no krótko rzecz ujmując, ta część na śmierć, a na życie, albo odwrotnie. Rumkowski, przewodniczący Judenratu getta w Łodzi, stosował tę zasadę od początku do końca. Zachowała się, proszę Państwa, kronika getta łódzkiego, pisana po polsku, której lektura jeży włos na głowie. Z całą premedytacją, oczywiście Rumkowski i cała jego ekipa oszukuje Żydów, mówi, że te pociągi, które jadą, wywożą ludzi na wschód, do pracy, na wieś, na słońce, bla, 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 bla. On doskonale wie, że kłamie. Jego pracownicy doskonale wiedzą, że kłamie.
po krótkim czasie wszyscy, tylko głupi może wiedzieć, że liczyć na to, że gdzieś tam na wieś. Każdego dnia z Radogoszczy wyrusza pociąg o godzinie 7 rano załadowany Żydami, wraca wieczorem pusty. Ten sam pociąg, ten sam skład. Rumkowski osobiście podpisuje zgodę najpierw na to, żeby wysiedlić, czyli posyła na śmierć starców, wszystkich powyżej 60 roku życia. W następnym dekrecie wysyła na śmierć wszystkie dzieci do 10 roku życia. Żydzi, nauczyciele, rodzice prowadzą swoje dzieci do wagonu, wiedząc, że te dzieci idą na śmierć. To jest niewyobrażalne, proszę Państwa. Dla nas, to, jeśli się mówi o cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, to proszę Państwa, pamiętajcie, to jest wielka bzdura. Nie ma cywilizacji judeo-chrześcijańskiej z powodu właśnie tego prawa, bo to nas różni od Żydów, że dla nas cywilizacji zachodnioeuropejskiej jest za nasze polskie zawołanie za wolność naszą, waszą, trzech muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Od kiedy pamięć ludzka sięga, to czy w średniowieczu, czy dziś, w średniowieczu oblężony grudek, dzieci szły do środka, kobiety, mężczyźni walczyli. Żeby dostać to, co najcenniejsze, czyli dzieci, wróg musiał zabić mężczyzn, kobiety, starców, dopiero dostawał dzieci. U Żydów nie. Dzieci są, dzieci były traktowane jako taka właśnie część społeczności żydowskiej, którą można poświęcić, bo dzieci można odbudować, można sobie urodzić nowe. Marek Edelman powiedział w jednym z wywiadów, usprawiedliwiając właśnie to prawo żydowskie, że Żydzi wzorują się na zachowaniu lwów. Lwy w zagrożeniu też wyrzucają najsłabsze jednostki. Więc w Łodzi, wracając do tej nieszczęsnej Łodzi, w której w 1942 roku było 250 tysięcy Żydów, proszę Państwa, stosując tę politykę, Rumkowski ocalił 887. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że takie znali te żydowskie prawa. Punkt po punkcie, to tych, to z tego szopu, to z tego. I wszystko Żydzi podpisywali zgodę na śmierć swoich braci. Mało tego, to jest rzecz, którą oni ukrywają, mało tego, to jest policja, rola policji żydowskiej, rola, proszę Państwa, w Warszawie Żydów do transportów łapało również pogotowie ratunkowe. Lekarze, pogotowie ratunkowe służyło nie do ratowania ludzi od 1942 roku, tylko do wyłapywania tych ludzi, do odprowadzania na Umschlagplatz. A ten nieszczęsny Umschlagplatz, jak Państwo weźmiecie dzienniki Czerniakowa, to w 1941 roku Czerniakow zapisał: zbudowaliśmy Umschlagplatz, fantastyczną bocznicę, będziemy mieć z tego takie profity. Ten nieszczęsny Umschlagplatz zbudowali sobie sami Żydzi. Potem Niemcy wykorzystali to w określonym celu. Także, proszę Państwa, to jest cały pakiet po prostu rzeczy. Wracając właśnie do tej tradycji święta Purim i Hamana i tej końcówki, którą rabini o morderstwach Żydów czytają szeptem, to dokładnie mamy powtórkę z rozrywki po 2500 lat, że Żydzi od końca wojny krzyczą o wszystkich, o Polakach najwięcej, o tych, o tamtych, i cichutko, nie wolno mówić o tym, że to były autonomie żydowskie, nie wolno mówić o tym, że policja żydowska, że Judenraty po prostu uczestniczyły w mordowaniu ludności żydowskiej, że policja, że pogotowie ratunkowe. Trzeba tu powiedzieć, że nie wszyscy Żydzi. Takim wzorem dla mnie i przewodnikiem, w zasadzie takim mogę powiedzieć guru dla mnie, była Hannah Arendt. To jest Żydówka,
kobieta, profesor, pierwsza kobieta na Columbia University, uczennica Karla Jaspersa, która napisała w roku 1961 książkę Eichmann w Jerozolimie i odsłoniła cały ogrom tej żydowskiej zdrady. Ona po raz pierwszy napisała, właśnie wspomniała, mówiąc o Judenratach, że trudno nazwać zdrajcami Judenraty między rokiem 1939 a 1942, dlatego że budowali autonomię. W każdym bądź razie ona za napisanie tej książki, proszę Państwa, została, była szkanowana do śmierci. Żydzi ją zniszczyli. Zmarła w 1975 roku. Oczywiście wielki filozof, wielka kobieta i Żydówka, która pokazała drogę badań historycznych, również mnie i wielu innym historykom, ale zapłaciła za to straszną cenę. Jest po dziś dnia dzień wyklęta przez większość środowisk żydowskich, dlatego że sprzeciwia się tej zasadzie cichosza o zbrodniach żydowskich. Proszę Państwa, już kończąc, może, bo potem jeszcze pewnie będą pytania, chciałabym powiedzieć jedno, że nie dajmy się zwariować, bo są właśnie te dwa prawa, o jednym wspomniałam, prawo żydowskie, które pozwala na poświęcenie części społeczności i drugie prawo żydowskie, prawo religijne, nazywa się Kiddush HaChaim, które powiada, że Żyd w sytuacji zagrożenia od wieki wieków, od kiedy Żydzi istnieją, ma jeden obowiązek – ratować własne życie. Każdy Żyd może i ma prawo zdradzić, zabić goja, Żyda, wszystkich, matkę, ojca, dzieci, męża, żonę dla ratowania własnego życia, bo życie jest najważniejsze. Moje życie jest najważniejsze. I te dwie zasady obowiązywały Żydów w czasie II wojny światowej. I nie były tylko takim sobie prawem. Do tego prawa odwołuje się prawo Izraela, proszę Państwa, dlatego że Żydzi, Wizentali, różne środowiska żydowskie ścigają po dziś dzień zbrodniarzy. A jednocześnie w roku 1950 w Izraelu wyszedł pakiet praw właśnie dotyczący ścigania zbrodniarzy, którzy mordowali Żydów. Paragraf, ja żeby nie posądzano mnie o zmyślanie, ściągnęłam, mnie Żydzi z Izraela ściągnęli oryginał tej ustawy z Knesset, która wyszła z 50 roku. I tu w mojej książce podaję to w wersji hebrajskiej i tłumaczonej na polski, żeby nikt nie zarzucił mi manipulacji. To prawo, które wyszło w roku 1950 w Izraelu i obowiązuje do dziś, paragraf 10 tego prawa mówi, że jeśli przed sądem Izraela stanie Żyd, któremu udowodniono, że jest winien śmierć iluś tam innych Żydów, albo skazał ich na śmierć, albo własnoręcznie zabił. Ale ten Żyd powie, że tak, zabiłem, skazałem na śmierć tych Żydów po to, żeby ratować inną część Żydów, z sądu Izraela wychodził wolny. Jeśli przed sądem Izraela stanął Żyd i powiedział, że tak, zabiłem, skazałem na śmierć, wydałem i tak dalej, tylu i tylu Żydów, ale powie, że zrobił to, żeby ratować własne życie, z sądu Izraela wyszedł wolny. Mamy rok 2015, żaden Żyd, żaden zbrodniarz wojenny żydowski nie został osądzony w Izraelu. Nikt nie poniósł kary. Mimo, że jeśli odwołać się do źródeł żydowskich i popatrzeć, co chociażby na Engelbluma, który wielokrotnie opisuje zbrodnie żydowskie i pisze, że to było pomstę do nieba, że jeśli ktokolwiek przeżyje, to ci wszyscy policjanci żydowscy, ci bandyci, to musi być osądzone i ukarane. O tym jest cisza. 3 miliony zamordowanych Żydów właśnie przez takich zbrodniarzy nie mają głosu, nawet nie mają miejsca w Muzeum
w Muzeum Żydów Polskich. Bo proszę Państwa, w tym Muzeum Żydów Polskich od XIX wieku pokazywani są Żydzi ubrani tak jak Europejczycy i Żydówki wyfiokowane w kapeluszach z parasolkami. A 3 miliony Żydów, tych hasydów biednych, josków chudych, których wymordowali Niemcy przy współpracy z Żydami, nie ma miejsca. Nawet nie ma pokazane, że 85% Żydów nie mówiło po polsku, to byli hasydzi. Nawet nie ma jednego zdjęcia hasydów przedwojennych, ani tych z getta w Muzeum Żydów Polskich. To jest temat wstydliwy. Oni trzeba zapomnieć. Ale istnieją, no to nie upominają się o to? Oni żyją, zajmują się czym innym, proszę Pani. Oni żyją w innym świecie, oni się zajmują tymi sznurkami, żeby w piątek sznurkiem sobie odrodzić swój dom, po prostu. Muzeum jest dla gojów. A muzeum jest po prostu... Muzeum jest nie wiem dla kogo. Tu moje zdanie zgadza się z zdaniem rabina Michaela Schudricha, który dokładnie też powiedział, że to jest Muzeum Żydów bez Żydów. Bo jak można, to tak jakby zrobić Muzeum Narodu Polskiego, proszę Państwa, i nie wspomnieć o tym, że wśród nas byli chłopi. To jest, oni się wstydzą tych hasydów. Oni nie chcą o nich mówić, opowiadają głupoty, wstydzą się, to naród, który miał zginąć i pamięć o nim ma tak. I tu przeczą samym sobie, bo nawet moje badania są zgodne z tym, co pisali Żydzi, że powoli to musi być ukarane. Ci policjanci, ci lekarze muszą stanąć przed sądem. Nie stanęli i już nigdy nie staną, po prostu. Jeśli dodamy do tego 150 tysięcy Żydów w szeregach niemieckiej armii pod rozkazami Hitlera, to są badania Briana Riga, historyka amerykańskiego, książka też ukrywana, spychana na margines, a zrobione świetne badania. Ci Żydzi w armii Hitlera nie byli tylko szeregowcami, byli również generałami i oni mordowali i Greków, i Polaków, i Żydów, i Rosjan, i kogo popadło. Byli Żydami. Ale jeden z nowojorskich rabinów usprawiedliwił to właśnie tym prawem żydowskim, że dla ratowania własnego życia Żyd może zrobić wszystko i wszystko zostanie usprawiedliwione. Każda zdrada, każde świństwo, każde morderstwo. Bo jeśli teraz dochodzimy do momentu, proszę Państwa, że jest stereotypowa opinia, że Żydzi są narodem solidarnym. Naprawdę, proszę Państwa, powtarzam to do znudzenia. Żydzi religijni zaczynają o świcie modlitwę. Dziękują Panu Bogu, że nie stworzył ich kobietą i gojem. Więc my Polacy naprawdę o świcie módlmy się każdego dnia. Dziękuję Ci Panie Boże, żeś nie stworzył mnie Żydem. Bo my przy tej całej swojej indywidualizmie, przy tym my jesteśmy narodem wspaniałym, solidarnym, możemy na siebie liczyć, bo możemy, oczywiście się żremy, kłócimy, dyskutujemy, każdy ma swoje zdanie, fajnie, ja to dlatego się czuję bardzo dobrze w swoim narodzie, bo jestem taka sama, ale jak przychodzi co do czego, to jesteśmy naprawdę solidarni. Naprawdę solidarni. Jeśli chodzi, już nie będę poruszać tematu ratowania, no napisałam to wszystko w książce, zapisaliśmy, proszę Państwa, najlepszą, najpiękniejszą kartę spośród wszystkich narodów okupowanej Europy. I nie mamy się czego wstydzić. I te wszystkie brednie, a antysłowo, antysemityzm, pamiętajcie Państwo, wymyślili Niemcy w XV wieku. Wracając jeszcze do Hamana i do tego, że nazywają nas Żydzi antysemitami, no to tak na nas padło. Są źródła historyczne świadczące o tym, że w starożytnym Rzymie w wieku III-IV były główne skupiska Żydów. I oczywiście tymi Hamanami, wtedy nie było znane słowo antysemityzm, ale Hamanami, czyli tym złem byli Rzymianie. Potem najechali Anglię, więc Anglicy w średniowieczu byli nazywani Hamanami.
Oczywiście tymi, to paradoks żydowski, że ci, którzy pozwalają im osiąść na ziemi swojej, dają im dach nad głową, w drugim, trzecim, piątym pokoleniu są nazywani Hamanami. No bo w to święto Purim musi być Haman, a kto Haman musi być gojem. A takim gojem pod ręką, jeśli siedzieli w Anglii, to był Anglik, więc w średniowieczu tymi najgorszymi Hamanami byli Anglicy, potem Francuzi. A że Kazimierz Wielki sprowadził ich do Polski, to padło na nas. No i myśmy zostali Hamanami. Proszę? No, bo pozwoliliśmy im tu mieszkać, a w XIX wieku zamiast używać tajemniczego słowa Haman, by my przejęli od Niemców Żydzi słowo antysemityzm i od połowy XIX wieku jesteśmy antysemitami. My. Na pocieszenie powiem Państwu, że w Ameryce, byłam w Stanach, uczyłam miesiąc temu i wśród Amerykanów atmosfera tego antysemityzmu rośnie bardzo, zwłaszcza to była sytuacja po tym, jak Netanyahu wystąpił w kongresie bez wiedzy prezydenta i wbrew prezydentowi i napyskował na Amerykę, na tego. W Ameryce budzi się naprawdę potężny antysemityzm. Ja się śmiałam i mówię, że no jeszcze 10-20 lat odciążycie nas, będziecie, ponieważ teraz najwięcej Żydów mieszka w Ameryce. Pora, żeby nas odciążyli i za 10-20 lat największymi antysemitami, Hamanami, okrutnikami będą Amerykanie. No to taka kolej rzeczy. Także trzeba podchodzić do tego, proszę Państwa, z humorem. Znaczy robić badania, znać historię, jak było naprawdę i po prostu zawsze pomyśleć o tym biednym narodzie żydowskim, który od kilku tysięcy lat szuka swojego miejsca i zajmuje się sznurkami tak naprawdę. I też wymagaliśmy, nasi przodkowie wymagali, oczekiwali od Żydów w XIX wieku, proszę Państwa, pomocy w walce o niepodległość. No, błędem było to przez wszystkie wieki naszych Polaków, że nie uczyliśmy się rosyjskiego, tego jidysz, tego języka Żydów, bo przez tysiąc lat nie znam Polaka, który by się jidysz nauczył. Pierwszy Żyd polskiego języka nauczył się Pinkas Szyjowicz w roku 1770. Więc to dwa izolowane światy. Więc w XIX wieku nasi przodkowie oczekiwali od Żydów, że wspomogą nas w walce o niepodległą Polskę. Trzeba wziąć do ręki książkę, przepiękną książkę, napisaną przez panią Annę Ciałowicz. Wojny hasyckie w latach tam 1870-1905. Proszę Państwa, jak to przeczytałam, to w zasadzie ręce opadają i odpowiedź jest jedna. No Polacy byli naprawdę naiwni. Wtedy, kiedy myśmy mieli powstania, kiedy myśmy walczyli, jeździli na Sybir, ginęli, ble, 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 Żydzi mieli swoją w Polsce wojnę. Mianowicie, Cadyk z Nowego Sącza, wielki mistyk i tak dalej, wyklął Cadyka z miasteczka pod Lwowem, nie pomnę nazwy tego miasteczka, czy to Brody były, czy co, wyklął tego w każdym razie lwowskiego Cadyka za to, że ten Cadyk pod Lwowem ogłosił, że jego wyznawcy nie muszą już nosić tych takich pantalonów i skarpetek białych, tylko mogą nosić długie spodnie i glancować buty. Cadyk oczywiście wyklął tego Cadyka Lwowskiego, na co Cadyk Lwowski powiedział, że Cadyk z Nowego Sącza jest głupi, bo ble, 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 nie powie. Wojna trwała 30 lat. Na temat tego, czy mężczyźni, czy Żydzi mają nosić białe skarpetki, czy mogą nosić spodnie z kantem i glancować buty. Czy kobiety mogą, muszą golić głowę, czy mogą założyć peruki, czy też mogą nosić parasolki. Wariactwo, proszę Państwa. To o czym tu mówić? Oni mieli swoje wojny. Wojny o prawo do wyczyszczenia butów, bo ci wyznawcy Cadyka Sądeckiego nie mieli prawa czyszczenia butów. Musieli chodzić w brudnych, za to w białych skarpetkach i w pantalonkach takich spodniach tutaj. Natomiast
wyznawcy tego i tego cadyka mogli nosić spodnie z kantem, a ich żony mogły założyć kapelusz i perukę i wziąć parasolkę. Czy to jest powód do wojny dla nas, racjonalnych ludzi? A dla nich był to powód wojny. Niszczyli sobie biznesy, ginęło, parę osób zginęło w tych walkach, bo dochodziło po prostu do regularnej wojny, no, nie ze strzelbami, raczej z jakimiś laskami, z jakimś czymś tam między tymi hasydami a tymi. Oni by mieli swoje wojny, swoje życie. Trzeba było oszmurkować domy w każdy piątek. Trzeba było pilnować, żeby sąsiad nie wyczyścił sobie butów. To były ich wojny. Biedny, nieszczęśliwy naród. I tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś... Ja mam pytanie, jak pani się radzi, że tak po pierwsze się przebiła pani z tymi książkami, a po drugie, czy bardzo dużo ma pani sprzeciwów, no? No wie pani, no, radzę sobie, to znaczy moje badania, ja zaczęłam to, piszę o tym w książce Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie, ponieważ pierwszy mój podróż w Nowym Jorku zostałam wyzwana przez jednego Żyda, że ja osobiście razem z Hitlerem wymordowałam Żydów. To było za dużo, no w każdym razie zajęłam się pierwszy temat, zrobiłam doktora do dzieciach w żydowskich klasztorach i to mogę powiedzieć, ten temat Żydzi przełknęli, nie mieli wyboru. To był właśnie ten rok 87-8, tak jak wspomniałam, ten temat żydowski się odblokował i została zwołana jedyna zresztą konferencja polsko-żydowska w Jerozolimie. Zorganizował to profesor Honeszmeruch, bardzo porządny Żyd, historyk, no już nie żyjący. To była jego inicjatywa. I na Uniwersytecie w Jerozolimie przyszło mi powiedzieć wyniki swoich badań, a te wyniki moich badań były o tyle dla Żydów, oczywiście wsadzałam kij w mrowisko, bo się okazało, że jak wynika ze źródeł żydowskich, ratowanie dzieci żydowskich przez Polaków w ogóle i przez klasztory odbywało się wbrew woli Żydów. Jest 42 rok, wrzesień. Niemcy już wywożą dziennie kilka tysięcy ludzi z getta warszawskiego i ze strony kościoła i klasztorów pada propozycja, żeby zorganizować ratowanie dzieci żydowskich, wyprowadzać z getta, lokować tu. Zbierają się Żydzi na Radzie i mówią, że właśnie zgodnie z tym prawem żydowskim, że lepiej niech te dzieci zginą, niż mają być uratowane przez katolików. I ja to odkryłam, to wszystko na tym referacie powiedziałam, że rabini właśnie też tak rodzicom radzili, że lepiej niech dzieci zginą, niż mają być ratowane. Jak to powiedziałam na Uniwersytecie w Jerozolimie, to tak po latach mogę Państwu powiedzieć, że nie jestem taką osobą bojącą, ale szłam na... Bo miałam mówić w salce może 50 osób, nagle okazało się, że tłum jest taki, że na mój wykład największa aula, kilkaset Żydów. To szłam po prostu na nogach lekko ugiętych, no ale jestem historykiem, muszę mówić to, co na szczęście stało się tak, że oczywiście zaatakowali mnie Żydzi dość ostro, może dwa głosy, ale na sali było kilkanaście moich dzieci żydowskich. W zasadzie ja już nie musiałam nic mówić, tylko te dzieci, że tak powiem, już mówiąc, Żydzi też potrafią się między sobą kłócić, skoczyły do gardła tym Żydom, którzy mówili, że to nieprawda. No i książka została przetłumaczona w Nowym Jorku, wyszła o dzieciach żydowskich w klasztorach. Zrobiłam film i to zostało nieprzyjęte z euforią przez Żydów, ale zaakceptowane, muszę powiedzieć. No doczekałam nawet, jeszcze dwie siostry zakonne doczekały uroczystości w Izraelu poświęconym właśnie tym siostrom ratowniczkom. Siostra z Zamościa, siostra misjonarka
już nie żyje oczywiście, wzięła mikrofon, powiedziała: Żydki kochane, jak ja się cieszę, jak ja widzę, jak tutaj ktoś od tych bananów żyjecie. I przez tydzień była po prostu w Izraelu, w radio, w telewizji, na ulicy nam nie dali przejść. No i to jakoś było przyjęte, natomiast ponieważ powstały pytania w trakcie tych badań nad ratowaniem dzieci żydowskich, powstało cały szereg pytań dla mnie, na które nie znajdowałam odpowiedzi. I to zawsze wspominam takim momentem przełomowym. Był dzień, kiedy pojechałam do Hajfy, byłam w Izraelu. Usłyszałam od jednej uratowanej przez Polaków Żydówki takie straszne rzeczy o Polakach. A jeszcze byłam w okresie, kiedy już widziałam, co było z klasztorami, z tymi dziećmi żydowskimi, ale ogólnie jeszcze nie, bo przecież też człowiek zdobywa wiedzę i poszerza swój punkt widzenia. Wróciłam z tej Hajfy i Marysika uratowana w Przemyślu do mnie. Ja mówię do Marysi, że ta kobieta powiedziała mi to. I Marysika się zdenerwowała, mówi: przestań histeryzować, ja Żydówka ci mówię, gdyby sytuacja była odwrotna i gdyby to Żydzi mieli Polaków ratować, żaden Polak by nie ocalał. Mówię: Marysiu, co ty mówisz, dlaczego? Ona roześmiała się: dlaczego to sobie znać odpowiedź sama? Ja jestem Żydówką, wszystkiego nie mogę ci powiedzieć. No mnie to zajęło 10 lat, napisałam tę książkę i ta książka oczywiście jest znienawidzona przez... Najpierw zaatakował mnie Michnik, ale ponieważ nie znalazł... Zresztą ja pierwszy egzemplarz wysłałam do Michnika. Tej książki. Napisałam mu: jeśli będziesz atakował, to merytorycznie proszę. Przyjechało do mnie dwóch dziennikarzy z Gazety Wyborczej. No i tu muszę powiedzieć o tym. Proszę Państwa, wczoraj zmarł profesor Bartoszewski. Ja nazywam go profesorem Bartoszewskim, bo to muszę powiedzieć, że tytuł profesora Bartoszewskiemu nadał mój rok. Jestem studentką, robiłam doktorat i studiowałam na KUL-u. Na trzecim roku przysłali nam z wykładami redaktora Bartoszewskiego. Ponieważ trzeba powiedzieć, ja zacznę od końca. Od kilku lat mówię, że Pan Bóg czasem, jak chce kogoś pokarać, to pokara człowieka zbyt długim życiem. I to jest przypadek Bartoszewskiego. Bo był rok 73 bodajże, a na drugim albo na trzecim roku przyszedł Bartoszewski na kurs z wykładami. I nagle stanął facet, gada jak Katarynka, fantastyczne rzeczy. Nas było na roku 30 osób, wykłady były dla naszego roku. Na drugim, trzecim wykładzie, gdzie trzeba było zmienić salę, bo ludzie z innych kierunków zaczęli przychodzić na jego wykład. Wtedy profesorem też był Bender, miał historię najnowszą, ale Bender był politykiem. On się bał, on o Katyniu, o różnych rzeczach nie chciał mówić. A ten gadał wszystko jak najęty po prostu. Zakazane, niezakazane, fantastyczne wykłady. No, myśmy mój rok, zaczęliśmy mówić do niego: panie profesorze, i pamiętam doskonale, może po trzecim, czwartym razem, jak ktoś powiedział do niego: panie profesorze, to Bartoszewski się wściekł i powiedział, że w ogóle na tym uniwersytecie to panuje tytuł łamania i on sobie nie życzy, wyprasza sobie ble, 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 jeśli już musimy, to on jest redaktorem. I proszę tutaj, po prostu mówiąc wulgarnie, opieprzył nas zdrowo. A co robią smarkacze, jeśli się ich... Oczywiście od tego dnia nikt z nas nie powiedział redaktorze, tylko ze zjadliwym uśmiechem, bo on powiedział: ja nawet nie jestem magistrem, jak wy śmiecie nazywać mnie profesorem? Ze zjadliwym uśmiechem wszyscy, ale też szacunkiem trzeba powiedzieć, bo on naprawdę miał świetne wykłady. Zaczęliśmy do niego mówić: panie profesorze. I nikt na KUL-u inaczej do niego nie powiedział. Błąd polegał na tym, że jak już się bardzo zestarzał, to uwierzył w to, że jest profesorem. No więc wracając do pani pytania, jak sobie radzę, no to w 2006 roku ta książka wyszła. No i w Gazecie Wyborczej przyjechało do mnie dwóch dziennikarzy z Gazety Wyborczej z jakimiś głupimi recenzjami, jakiś Engelkin, kogoś tam, jakieś nazwiska. Ja powiedziałam: aha,
A książkę w maszynopisie, książka ukazała się w lutym 2006 roku, a przed Bożym Narodzeniem wydrukowałam to z komputera, zadzwoniłam do Bartoszewskiego i mówię: panie profesorze, proszę przeczytać moją ostatnią książkę. Bartoszewski po dwóch dniach odzwonił: panie Ewo, gratuluję, ktoś musiał mi to wywalić. Ja mówię: dobra, a to chciałabym, żeby profesor mi napisał wstęp, bo wstęp do mojej pierwszej książki napisał Jan Karski. Ja mówię: to jak profesor napisze wstęp do tej książki, to będzie dobrze. I tu muszę, wczoraj zmarł Bartoszewski, ale muszę powiedzieć prawdę, na co zaczął mi kręcić: panie Ewo, genialna książka, ktoś musiał to po... Nigdy do mojej śmierci nikt nie usłyszy słowa krytyki, ale błagam, nie mogę pani napisać wstępu, bo prowadzę rozmowy z Izraelem. Potem się okazało, że on został w Radzie Nadzorczym w locie. Mówię: dobra, no to będzie bez wstępu. Ale do śmierci słowa dotrzymał. Więc jak przyszli mi ci dziennikarze z Gazety Wyborczej za pół roku, jak się książka ukazała, przynieśli mi głupie recenzje, ja powiedziałam: a przecież guru od spraw żydowskich to jest Bartoszewski. A więc panowie, jak mi przyniesiecie jakąś sensowną recenzję, jakieś nazwisko, które się liczy, to ja to przeczytam. A tej makulatury w ogóle nie mam zamiaru czytać. A kto to jest dla pani znane nazwisko od spraw żydowskich? Ja mówię: no to panowie jesteście tutaj specjalni, Bartoszewski. Ja mówię: no Bartoszewskiego recenzję to ja przeczytam. A czy pani ma do niego telefon? Ja oczywiście mam do niego telefon. Ja chyba zwariowaliście panowie. Ja będę panom, poszukajcie sobie telefonu. No i byli u Bartoszewskiego. Wczoraj zmarł Bartoszewski, muszę powiedzieć, do śmierci dotrzymał słowa. Nigdy nikt nie usłyszał na mój temat złego słowa, mało tego. I to jest parasol wśród tych wariat w Polsce. Mało tego, parę lat temu ukazało się jego wspomnienie i Bartoszewski napisał, że miał dwóch uczniów i wymienił moje nazwisko. Więc sytuacja jest taka, że Michnik przestał mnie atakować. Oczywiście we wszystkich konsulatach i w Stanach Zjednoczonych, i w Paryżu na moje nazwisko dostają drgawki. Dostają drgawki wszyscy ci klakierzy z Polska Akademia Nauk. To w większości niestety są Żydzi niedouczeni i polscy historycy też niedouczeni, bo zresztą sprawa Krzysztofa Jasiewicza, którego wywalili z pracy, dlatego że napisał książkę. Ja napisałam w obronie jego artykuł Głos zamordowanych Żydów w obronie Jasiewicza. Więc ja też po prostu zrezygnowałam 20 parę lat temu, nie przyjęłam etatu na uniwersytecie. I w tym sensie jestem wolna, bo mnie nikt z pracy nie wyrzuci. Ja mam ich wszystkich w nosie. Nie mogę powiedzieć, że sobie dobrze radzę w Polsce, bo w Stanach Zjednoczonych ta książka ukazała się 3 lata temu w Stanach Zjednoczonych. No mogę tu powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych wyniki moich badań, ja mówiłam o nich w Princeton, na Columbia, półtora roku temu na Georgetown University w Waszyngtonie. W Polsce jest cisza. No nie są w stanie wyrzucić mnie z pracy, ale powtarzam, nigdy konsulaty nie zapraszają mnie za granicą. Nigdy w Polsce jestem na indeksie. To teraz to środowiska takie, tak jak Radio Wnet, Telewizja Trwam, niezależne media po prostu są zainteresowane, natomiast nie rządowe. A muszę powiedzieć państwu, że teraz w związku z tym są wypowiedzią tego biednego Irlandczyka, szefa FBI, Komorowski wychodzi i mówi, co mówi. W roku 2006 jeden z pierwszych egzemplarzy dostał nomen omen Komorowski. Dlatego, że była taka siostra Ludwika Małkiewicz, elżbietanka, która w Otwocku ratowała dzieci żydowskie. Do dziś ten klasztor zresztą w Otwocku sióstr elżbietanek istnieje. Siostra Małkowska dostała Medal Sprawiedliwych w 1981 roku, a w 2006 roku Jad Vashem postanowiło przyznać medal całemu zgromadzeniu.
medal dla całego klasztoru w Otwocku. To jest dość duży klasztor, no i oczywiście zostałam na tę uroczystość zaproszona. Był ambasador Izraela i był Komorowski, ja nie wiem, kim on wtedy był marszał. Czy kim? Proszę? Chyba marszałkiem jeszcze nie był. Był jakimś ministrem, ja nie wiem, skąd on się tam wziął. No i taka uroczystość, z pompą tam było ze 100 osób i był ambasador Izraela, który już wiedział o tej książce. I ten ambasador Izraela do mnie podszedł, no i tak rozmawiamy o dzieciach żydowskich. Mówi, ale pani napisała jeszcze jedną książkę. Ja mówię, że tak, no napisałam jeszcze jedną książkę. Ale wiele się w dyskusji nie wdawałam, natomiast siostry znały tę książkę. I przełożona mówi, pani Ewo, temu właśnie nie wiem, czy on nie był ministrem, chyba nie marszałkiem. Nie, proszę? W 2006 rok to on był, mógł być jakimś posłem albo ministrem. Posłem. Rząd PiS-u. On mógł być zwykłym posłem, w każdym razie siostry Elżbietanki uznały, że to jest taka obok ambasadora Izraela, taka największa persona. Czy pani Ewo, czy pani może panu tak, posłowi Komorowskiemu. Ja dostał z dedykacją tę książkę moją 9 lat temu. A teraz mówi, że nie przeczytał. Oczywiście. Nie przeczytał. Nie wygląda na czytającego książkę. No, a teraz oni oburzeni, że... Proszę? No, a teraz po 9 latach oni oburzeni nagle obudzili się po prostu prowadząc taką politykę, dofinansowując filmy po kłosie, dofinansowując i robiąc wielką aferę z grosem, po prostu są zdziwieni. No przecież na to pracowały te rządy po 1989 roku na to, co się stało. Czy jeszcze państwo macie jakieś? Ja mam jedną. Proszę bardzo. Pani mówiła, prawda, że są tak z Niemcami i tak dalej. Proszę. O tych układach jeszcze, jak Niemcy weszli, prawda, okupacja niemiecka, ale jeszcze w 17 prawda, września weszli Rosjanie. I z nim Żydzi, prawda, zostali otwory na ziemię. I zrobiły szereg w ogóle napaści na żołnierzy polskich na Polaków. I tu na, w gazecie polskiej właśnie wspomina cały szereg miasteczek, w których właśnie to doszło do okupacji Polaków. Tak jak oni mówią o Jedwabnie, to ten można im przypomnieć, jak to jest, mówi właśnie o Berdówce, Sarna, Grodz i innych, że pani się tym tematem nie zajęła. Może przy okazji, jak gdyby uzupełnić te informacje. Znaczy ja, proszę państwa, się już, że tak powiem, okupacją sowiecką marginalnie zajmuję, ale to jest właśnie ten profesor Jasiewicz napisał książkę, właściwie opublikował relacje Żydów i został wylany z pracy w panie za tę książkę. No, natomiast jeśli, to jest jeszcze cała działka do robienia polskich historyków, dlatego że ja piszę i mówię, jeśli chodzi o Jedwabne, to mówię dwie rzeczy. Po pierwsze, błąd wszystkich rządów polskich i władz polegał na tym, że nie przeprowadzono ekshumacji, proszę państwa. I głosząc, że to się kłóci z religią żydowską. Ja Żydom zawsze w takich sytuacjach odpowiadam, że tu jest Polska i tu obowiązuje polskie prawo. A jak się okazało, rozmawiając właśnie z ludźmi z gminy żydowskiej w Warszawie, bo teraz to są młodzi ludzie i fajnie się z nimi współpracuje, oni mówią, że według prawa żydowskiego należało przeprowadzić ekshumację w Jedwabnym. Prawo żydowskie nakazuje w takiej sytuacji przeprowadzić ekshumację i przenieść szczątki Żydów na cmentarz żydowski. Czyli to takie naciągane po prostu oszustwo Żydów bolszewickich, gdzie znowu polskich gojów zrobili w konia. Że nasze władze niedołki po prostu nie kierują się dobrem Rzeczpospolitej, tylko jakimiś diabli wiedzą, jakimi układami. I teraz, jeśli w Jedwabnym nie została zrobiona ekshumacja, to nie wiadomo, czy tam są szczątki 4 Żydów, 400 czy 4 tysięcy. O czym mówimy? Nie ma o czym dyskutować.
I to, co ja zawsze publicznie również mówię, proszę Państwa, mam troje dzieci. Jedwabne to jest teren, gdzie w 1939 roku weszli Sowieci. Wspólnikami Sowietów i tymi, którzy pokazywali domy, które trzeba wywieźć na Sybir, mężczyzn, których trzeba aresztować, byli Żydzi, bo Sowieci nie wiedzieli, kogo aresztować. Sowieci nie wiedzieli, kto jest, kto był policjantem, kto należał, kto był, miał takie czy inne poglądy. To Żydzi miejscowi zakładali opaski czerwone i wskazywali Polaków na śmierć, zatracenie, na poniewierkę. I teraz przychodzi rok 41. Ja nie będę mówić o mieszkańcach Jedwabnego, ja nie będę mówić o nikim. Gdyby mojego syna, moje dzieci, mojego męża, ojca, brata wywieziono na Sybir, zamordowano dlatego, że wskazał go Żyd, w 41 roku ja sama bym tego Żyda zabiła. Zemsta jest ślepa i to usprawiedliwia Polaków. I koniec. I nie mówmy też o Jedwabnym z takim skundleniem, o tak, tak, tak. Tak, byliśmy, jesteśmy normalnymi ludźmi, którym zemsta nie jest obca, aczkolwiek nie wiemy, czy nasi przodkowie z Jedwabnego jednego Żyda zabili, pięciu, czy iluś tam. Dopóki się nie przeprowadzi ekshumacji, koniec, nie ma tematu. To jest wina znowu władz państwa polskiego, który nie broni interesu Polaków. Tylko wszystkie głupstwa, które Żydzi wypisują na temat Jedwabnego, Polaków i ukrywa się jednocześnie prawdę o zachowaniu Żydów na wschodnich ziemiach. Aczkolwiek powiem Panu, że mówiąc o Żydach komunistach, musimy pamiętać, że proszę Państwa, ta Żydokomuna to było nie więcej jak 5% społeczności polskich Żydów. Dlatego, że te 5% było widoczne. Tych Żydów z opaskami było widać w tych miasteczkach. Ale trzeba pamiętać też o tym, że na Sybir jechali Żydzi. Ja to tu w Warszawie na ulicy Czerniakowskiej jest archiwum sióstr nazaretanek. Siostry nazaretanki zostały wywiezione ostatnim transportem z Wilna 20 czerwca 1941 roku. Jedna z tych sióstr na karteluszkach pisała cały czas zapiski, one się zachowały. Wyjechała potem z Andersem, z dziećmi przez Indię, jej droga niesamowita. I ona pisała, zapisywała. Niemcy, żeby ją upokorzyć, ją w habicie, bo to 22 siostry chyba. Te siostry porozdzielali i tą siostrę, która pisała te wspomnienia, żeby ją upokorzyć, wrzucili do wagonu Żydów, którzy byli przeznaczeni na Sybir. I ta siostra pisze w tych swoich zapiskach, że przerażona, ci brodaci Żydzi, co ona, zakonnica tam w habicie, i rusza pociąg z dworca w Wilnie na Sybir i wszyscy ci Żydzi wstali i śpiewali jeszcze Polska nie zginęła. I to był moment, kiedy mówi ja z tym czarnym moim habitem i oni z habitami byliśmy Polakami. Także o tych Żydach też trzeba pamiętać. A Żydzi komuniści to był 5%, ale to wiecie Państwo, 5% Żydów potrafiło zrobić tyle złego i dla Żydów, i dla Polaków, że tego się miarą nie przebierze. Bo ci Żydzi, którzy jechali na Sybir, też byli wydawani przez Żydów komunistów. Jest inne pytanie. Do kiedy Żydzi są Żydami? Bo przecież czy Dzierżyński był Polakiem? Nie, on się wyrzekł bycia Polakiem, został komunistą. Więc Żydzi, którzy przychodzili na stronę komunistów, byli komunistami. Komuniści Żydzi zdradzali swoich tak dokładnie tak samo, jak zdradzali Polaków. Więc a tu Żydzi, ci fałszerze historyczni, oczywiście podciągają ich pod straty, że tak powiem, żydowskie. Choć Kaśka Meloch, dziennikarka, której rodzice byli bolszewikami, w 1939 roku wyjechali z Warszawy i wyjechali do Białegostoku i zostali w 1945 roku zamordowani przez Polaków,
właśnie za to, że wydawali Polaków, że znęcali się nad Polakami. Ona to mówi otwarcie i pisze. Żydzi liczą, że oni zginęli jako Żydzi. A Kaśka, ich matka, ich córka mówi, nie, oni nie zginęli jako Żydzi. Oni zginęli, zostali przez Polaków zamordowani jako komuniści. Tyle. To jeszcze do odrobienia przed nami, naprawdę przed historykami, kawał roboty. Miejmy nadzieję, że zmienią się w Polsce władze, że zmieni się klimat, że bycie historykiem, który pisze rzeczywiście pokazuje prawdę historyczną, nie będzie najbardziej niebezpiecznym zawodem, bo w tej książce, którą pani ma, ostatni rozdział, napisałam historyk, zawód najwyższego ryzyka. Ja proszę państwa, przez to, że zajmuję się tematami zakazanymi w wolnej Polsce, mało nie straciłam domu i z trójką dzieci nie znalazłam się na ulicy. Ale dzięki Bogu i tak rzeczywiście jakaś opatrzność czuwa nade mną, bo mamy Dzień Żołnierzy Wyklętych, a napisanie 20 lat temu Zaporczycy. Mój Zapora jest po prostu znaleziony na łączce i nigdy pamięć o nim nie zaginie. Dziękuję. Dziękuję.